We wtorek 8 września rozpoczęło się jubileuszowe 25. Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, które w tym roku przyciągnęło blisko 3000 uczestników z ponad 60 państw. Ekonomiści, prezesi największych spółek, przedstawiciele rządów, parlamentów, naukowców, biznesmenów, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych debatowali w tym roku o tym, jak zbudować silną Europę, strategię dla przyszłości. W trzydniowych panelach i spotkaniach uczestniczył również wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak. Moja obecność tutaj jest związana z tym, iż chciałbym przede wszystkim posłuchać tego, co mają inni do powiedzenia, bo wtedy się człowiek najwięcej uczy. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to pewne rozwiązania przenieść na nasz grunt lokalny, bo no, po co wyważać drzwi, które są otwarte? Część rozwiązań można zastosować tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś inny już je wprowadził i można po prostu z dobrych wzorców korzystać. Powiem szczerze, ja przez kilka lat nie byłem tak przekonany do końca, czy to takie zebranie wszystkich w jednym miejscu coś daje, natomiast od kilku lat jestem i faktycznie sporo rzeczy można się dowiedzieć, sporo rzeczy się można nauczyć. Te panele, które są, ilość paneli, które tutaj jest, no, pobudza i daje sporo wiedzy. Droga, którą to forum przeszło na przestrzeni tych lat, no jest gigantyczna. Na pierwszym forum wszyscy się zmieścili w jednej małej sali, było to zaledwie 100 osób w 1993 roku, a więc no w ogóle nie ma co tego porównywać. Dzisiaj myślę, że w sferze organizacyjnej forum ma optymalną sytuację. 3000 uczestników, kilkuset przedstawicieli świata mediów, bardzo wiele obiektów tymczasowych przygotowanych tylko na to forum, obecność największych podmiotów gospodarczych z naszego kraju. Tak jak rozmawiam głównie z samorządowcami, przecież jest tutaj mnóstwo wójtów, gmin, którzy szukają pomysłów i oni je tutaj znajdują. Poza tym nawiązują kontakty, zachęcają biznes, jakby słuchają bardzo wyraźnie, czego biznes oczekuje od nich jako od samorządów. I to jest chyba najważniejsza część tego spotkania. Partnerem strategicznym forum było województwo małopolskie. Bardzo się cieszę, że województwo małopolskie może już po raz kolejny być partnerem głównym forum ekonomicznego w Krynicy i to bez wątpienia również dzięki temu wydarzeniu społeczno-gospodarczo-politycznemu udaje nam się budować markę gospodarczą naszego regionu. Krynickie Forum wyrosło na najbardziej znane miejsce spotkań elit gospodarczych w tej części Europy. Jest bowiem doskonałą okazją do debat i nieformalnych rozmów, podczas których politycy wyznaczają poziom zaufania do swoich krajów, niezbędny środowiskom biznesowym do prowadzenia działalności gospodarczej. Gospodarka to jest dzisiaj niewątpliwie priorytet. Musimy mówić o tym, co zrobić, żeby wspierać z jednej strony przedsiębiorców, co zrobić, żeby budować nowe, trwałe miejsca pracy, co zrobić, żeby zapewnić wzrost wynagrodzeń w Polsce. To są wyzwania, przed którymi wszyscy stoimy i to są pytania, przed którymi nie uciekniemy. Więc na pewno jest bardzo dużo wyzwań i dobrze, że politycy również tutaj do Krynicy na forum ekonomiczne przyjeżdżają i chcą na ten temat rozmawiać. Efektami krynickich spotkań są lepsze i szersze możliwości współpracy oraz wspólne inicjatywy, które będą budować przyszłość nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale także całego kontynentu.